już najprawdopodobniej nigdy nie dostaniemy takiego meczu, jak mieliśmy w poprzednim wydaniu. Ale jest ubezpieczenie od Dumbaya i Blue. Zero ma flasha. No ale mi się trzeba. Oj, będzie próbował w diagu chodzić. Faktycznie, kto smajtuje? O, Zanzara! To było świetne, co więcej, jest Haymaker. Dużo obrażeń, dużo tarczy, więc się tego się nie da przegrać praktycznie. Ale co więcej, czekoladnia szóstego to nieważne, bo te zabójstwa będą wpadały na konto Apeliosa. No i to jest też różnica pomiędzy Computronic Hit Agro. Ale to się jeszcze nie stało. Trymbi teraz pojawi się na środku, ma flasha, będzie spowolniony Hossy i to prawdopodobnie będzie eliminacja. No bo jak, żeby nie? No, jeszcze dodatkowo dla... Ale że takie zachowanie co? Bierze eliminacji i ta utopia. A propos, nie, jest to proste, ale patrz. Zanzara ma siódmy, ma hex flasha. To będzie kreatywna ścieżka ganku, ale jakże skuteczna. A nie ma flasha, właśnie Hossy! Jak chcesz uciec? Nie może jak! I patrz, ty, on też nie oddał przekładu i potem między czasami 200 lat, no niestety nie, flash od razu od diagu i ciapnął. Przeciwnik Trymbi w tym wszystkim, przydałoby się jak w tym grali. Ogólnie śmieszna sprawa, ale teraz wyłapany czekolad i chyba to przypieczętuje jego los, prawda? Okej, jak to... Infinity, czyli Runs Hurricane'a możesz budować byle co prawie, co ci daje AD i kryta, ale może oj, oj, chwilę, oj, bo oj, Trymbi wyłapany. I teleportacje od razu, ale czy nie jest tak daleko, bo zobaczcie, że w tej sytuacji wbija się AD Carry i teleportacje Agorok są po prostu bliższe. Jednak Zanzara, no, musi tutaj uważać, ponieważ ściągnięty jeszcze przez tego Thresha, no ale Haymaker istnieje razem z Ultimate'em. To prawda, sam nie zadaje zbyt wielu obrażeń. Co więcej, trzeba się bać tego leku, ale zniszczony przez czekolada poczynił razem z Toplinerem drużyny niebieskiej. Mimo wszystko, ta walka wcale nie wygląda, jakby była jednostronna na konto Gentleman's Gaming, ani jak Rogue. To było dosłownie na włosku po obu stronach. No Hossy. Way! O 200 lat. Ale na pewno jest zawodnikiem, który z polską sceną będzie się kojarzył. Teraz leku, w tarapatach, Silva. To bicie może wierzę, nie być. Bicie wierzę, bicie. Wiesz co? On no chyba z tego nie przeżyje, po prostu. No i. A może Ghost? Nie, przepraszam, co Ghost? Nie. Trymbi od twojego Ghost. Ej, teraz nie wziął. Tak. Zareagował automatycznie, mimo tego, że wiem, że nie może mieć Ghosta. Chociaż. Złapany Hossy, co sądzisz? Czy uda mu się przeżyć? Ja daję, no nie. A próbowałem Gage'u, ale. Od czasu, trzecim. Kiedy minęło. Od czasu, kiedy. Znaczy, od 10 minuty minęło w tym momencie 8 minut, a teraz przewaga nie? Się podwoiła. Już nawet jest więcej niż podwoiła. Czekolad idzie po solo eliminację, udało się ją zgarnąć. Przerobić fikoły salto mortale. Wydaje mi się, że Hossy jest w kiepskiej pozycji. Twoja opinia, opinia na gorąco. Prosimy. Wow, wiła. Ajajaj. Jakby, bo tam gdzie on ma smite, to jest F, o? Nie? Czy D? To jest F czy D? Nie ma znaczenia, byczku. Nie, no to ma, ma znaczenie, stary, to są obrażenia czekolada. Hossy wykluczony. I w tym momencie Zanzara wchodzi pięknie przeciwników. Sylvan, to wygląda jako jedna walka, jest prawda. Znowu wow, wow, ajajaja, boli bardzo. No niestety, Shigeta w ogóle jeszcze powie, że idzie w tym samym czasie, bijąc się z leku oraz z Dumbajem. No niestety, panowie, przynajmniej Dumbaj te 200 zabójstwo zdobył. No tyle na przyszenie, ale te obrażenia są chore po prostu. Chyba są badania DNA, które chociażby, z których korzysta się chociażby w ramach kryminalistyki. No, mieliśmy już kiedyś ten temat. Hossy nie ma najlepszego meczu, przyjmuje niemalże każdy z tonu czekolada. I to jest zwycięstwo w 20 minut, bez creepów, bez niczego. O tak, Sylvan, Agorok jest tak dominującą drużyną w ultralidze. Oni